Najpierw okolicznościowa wystawa sportowych trofeów, potem zaszczytny tytuł honorowego obywatela Wilunia i wreszcie medal zasłużony dla ziemi wiluńskiej. To wszystko oczywiście dla Mariusza Wlazłego, wybitnego sportowca rodem z naszego miasta. A wręczenie medalu miało naturalnie miejsce na ostatniej sesji Rady Powiatu. Rada Powiatu w Wieluniu przyznała medal honorowy zasłużony dla ziemi wiluńskiej między innymi panu Mariuszowi Wlazłemu. Dzisiaj mamy okazję wykonać tę uchwałę i dokonać wręczenia medalu na sesji Rady Powiatu. Cieszymy się bardzo, że kolejny mieszkaniec powiatu wieluńskiego nam przybył. Wszystkiego dobrego. Nie grozi. A to nie bez powodu, bo Mariusz Wlazły został całkiem niedawno po raz drugi ojcem. Medal odebrał w obecności radnych, zaproszonych gości, ale też swojej mamy, z którą przybył na uroczystość. Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj mogę z Państwem dzisiaj być. Dziękuję za to wyróżnienie jeszcze raz. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy gdzieś na mojej drodze przede wszystkim się znaleźli, którzy mi w tej mojej karierze sportowej pomogli. Rodzicom dziękuję, mojej żonie, której niestety nie ma, ale w innych okolicznościach na pewno by była. No i przede wszystkim cieszę się, że przez to, co robię, przez te emocje, które ludziom dostarczam, mogę szerzyć powiat wieluński na świecie i w Polsce, także to jest dla mnie też podstawową wartością. Nie zabrakło też prezentów. Sportowiec od władz powiatu otrzymał m.in. specjalny obraz, który powstał na jednym z kamionowskich plenerów. Był też czas na pamiątkową fotografię. Dłuższa relacja z tej uroczystości już w temacie tygodnia. Zapraszamy.